Nieraz zdarza się sytuacja, w której temperatura spada poniżej normy, a my odczuwamy nieprzyjemne zimno. Ale czym właściwie jest zimno? Kiedy temperatura otoczenia jest niższa niż naszego ciała, oddajemy ciepło do otoczenia, co powoduje uczucie chłodu. Analogicznie, kiedy temperatura jest wyższa, przyjmujemy ciepło z otoczenia. Jednym zdaniem, całość dąży do wyrównania temperatur. Wniosek jest prosty. Zimno nie istnieje. A to, co my nazywamy zimnem, jest w rzeczywistości mniejszą ilością ciepła. Ciepło natomiast jest energią przechodzącą między ośrodkami. Im jest jej więcej, tym wyższa temperatura, a cząsteczki poruszają się szybciej. Co jednak, gdy energia w jakimś miejscu wynosi zero? Taką temperaturę najłatwiej opisać przy pomocy stopni Kelwina, które nie przyjmują wartości ujemnych. Zatem brak energii to 0 stopni Kelwina, nazywane również zerem bezwzględnym. Przeliczając na stopnie Celsjusza jest to minus 273,15 stopnia Celsjusza. Jest to najniższa możliwa do uzyskania temperatura. W takich warunkach cząsteczki nie poruszają się. W roku 2003 w Massachusetts Institute of Technology naukowcom udało się schłodzić sód do temperatury 0,5 nanokelwina, czyli 0,5 miliardowej części Kelwina. Temperatura utrzymała się jedynie przez krótką chwilę, poszukajmy więc najzimniejszych obiektów istniejących stale w naturze. Najniższą temperaturę na Ziemi odnotowała NASA w sierpniu 2010 roku na Antarktydzie. Wynosiła ona minus 94,7 stopnia Celsjusza, czyli 178 kelwinów. Do zera bezwzględnego nam jeszcze daleko, więc musimy na chwilę opuścić Ziemię, która nie słynie wśród planet z najniższych temperatur. Nie trzeba jednak podróżować daleko, temperatura w nocy na Księżycu wynosi około minus 233 stopnie Celsjusza, czyli 40 kelwinów. Jednak nasz Księżyc nie pobił rekordu temperatury w Układzie Słonecznym, zrobił to mianowicie Księżyc Neptuna, Tryton, osiągając temperaturę 2 stopnie niższą, 38 kelwinów. Co ciekawe, wielkościowo podobny jest on do naszego Księżyca. Poszukując jeszcze niższych temperatur, musimy udać się jednak znacznie dalej. Ale jak sprawdzić temperaturę na odległych tysiące lat świetlnych od Ziemi obiektach? Z pomocą przychodzi nam umieszczony na wysokości 5000 metrów nad poziomem morza interferometr radiowy Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Budowa obiektu została rozpoczęta w roku 2003 i trwała do 2013. Całkowity koszt wyniósł niemal 1,5 miliarda dolarów. Jako lokalizację wybrano góry Andy w Chile, których warunki były bardzo sprzyjające obserwacjom astronomicznym. Dzięki temu wynalazkowi udało się dokonać pomiaru temperatury odległej o 5000 lat świetlnych od Ziemi mgławicy Boomerang. Temperatura osiąga tam 1 Kelvin, czyli około minus 272 stopnie Celsjusza, co czyni ją najzimniejszym znanym obecnie człowiekowi obiektem we Wszechświecie. Znając wielkość Wszechświata, można być niemal stuprocentowo pewnym, że jest wiele miejsc mających temperaturę jeszcze bardziej zbliżoną zeru bezwzględnemu, o których póki co nie mamy pojęcia.